Siemanko, witam, poniedziałek rano, ważę się na czczo, codziennie ważę się na czczo, wtedy jest to w miarę miarodajne, o tej samej porze, 91, razem z telefonem. Siemka, jak widzicie, spacerek po lesie, łapię tlen. Zaczyna się kolejny tydzień treningowy. Dzisiaj wtorek, także klateczka. Nie będzie już dzisiaj sprawdzania żadnych maksów. Po prostu normalny trening. Nie wiem jeszcze na jakim ciężarze coś wrzucę. A jutro znowu zapowiada się też ciekawy dzień. Szuli zaprosił na trening do klubu MMA Solo Team Namysłów. I tam będziemy z nim robić trening, to znaczy pokaże nam tam jakieś chwyty, troszkę porobimy coś pewnie na worku, no zobaczymy co on tam wymyśli, na pewno będzie super. Jak ćwiczyć MMA w okolicy, to chyba tylko u Szulego, po prostu sparring partnerzy i znajomości to chyba najlepsze, jeśli ktoś potrzebuje mega dobrych sparringów, także zapraszam do niego. Co dalej? W piątek zapowiada się kolejny trening klaty, ale jeszcze jakieś do tego dojdą akcesoria, pewnie jakieś plecy, biceps, a wyjdzie w praniu. Do zobaczonka. A dzisiaj na obiad pyzy z mięskiem. Pycha. Mamy środę i godzina jest mniej więcej 16. Na 19.30 jesteśmy umówieni do Szulego na jakieś tam treningi, nie wiem dokładnie jakie. Ale tymczasem chciałem jeszcze podsumować wczorajszy dzień treningowy, czyli klatę. No, zrobiłem tam jakąś ósemkę, taką wiadomo, tą moją nietechniczną, na ciężarze 170 kg. Z czego jestem zadowolony, no bo idzie wszystko zgodnie z planem. Krychu też podchodził tam pod 180, chyba wycisnął 6 razy z tego co pamiętam. Będzie dążył do tego, żeby wycisnąć to 8 razy.
będę pokazywał, jak mu to idzie i te nasze postępy. No a wracając do dzisiejszego dnia, no zaraz będę się zbierał, no nie tak zaraz, jeszcze godzinkę, będę musiał się tam zapakować. No i ciekawe, jak to wygląda od wewnątrz, bo ja to jestem fanem MMA, oglądając KSW przed telewizorem. No a jestem ciekaw, jak to wygląda u profesjonalnego zawodnika. Wiadomo, że to nie ten pułap, no on tam będzie nam pokazywał te wszystkie myczki, sztuczki i tak dalej. Jest, się cieszę, bo zawsze chciałem coś takiego zobaczyć i na sobie wypróbować. No ale wiadomo, że no, zawodnik wyciskania sztangi leżąc no, nie ma predyspozycji, żeby trenować jednocześnie MMA lub też żeby być w tym dobry. Po prostu nie ma kondycji. No a technikę to trzeba latami trenować i ćwiczyć. No i jeszcze do tego trzeba mieć trochę talent. No tak samo jeśli chodzi o wyciskanie, to też zawodnik MMA znowu w wyciskaniu też bardzo ciężko będzie miał, żeby sobie od ręki bez trenowania zrobić jakiś tam fajny wynik. Ale wracając do meritum, mam taki dreszczyk emocji. Jestem podekscytowany. I nie mogę się doczekać, szczerze. Opowiem wam po tym całym dniu, jakieś omówienie jeszcze wrzucę. Fajnie, bo chyba spotkam też paru chłopaków, których znam z kiedyś. I oni akurat z siłowni przeszli wiele lat temu na MMA. Zobaczę, czy akurat będą, bo nie wiem, czy będą mieli wtedy trening. A ja zostałem na tej siłce. I fajnie będzie ich spotkać. Okej, okay, oglądajcie. Tu, kurde. Trzej odważni muszkieterowie. Cyk, cyk, cyk. Czekaj. No tak to będzie wyglądało. Yeah.
Pół minuty jeszcze pan odrywa. Dawaj, padre, tam ciści. Bardzo dobrze. Chłopaki dają radę. To było fajne. Gaston. Ho! Gaston, lewa, wraca do gardy. Spokojnie, na palecie, spokojnie. Kontroluj. Ho! Dzisiaj mamy czwartek. Wczoraj trening u Szulego. No i to ja rozumiem. 90,4. Prawie już 90. Siedzę w kategorii. Jest sobota, rano, jadę sobie do pracy, dzisiaj akurat wypada, że dzień taki, że pracuję. No i podsumowując ten tydzień treningowy, no trzeba przyznać, że był ciekawy, troszkę inny niż zawsze, ale jestem zadowolony, bardzo fajny tydzień,
Zaczęło się od treningu na siłce i tam poszedł bardzo dobry trening. Ósemeczka, taka moja. Później Szuli. Trzeba przyznać, że profesjonalnie to wygląda u Szulego. Profesjonalnie, jak się wchodzi na tą salę, czuć ten klimat, zdjęcia. Widać, że zawodnik swoje już zrobił. No, a co do samego treningu, to tak jak myślałem, po prostu tak jak ma być. Nie chciał nas tam dojechać, po prostu nauczył fajnych parę rzeczy. Ja też pierwszy raz tarczowałem, także będę miał co wspominać. I generalnie trening super. Jak ktoś chce się zapisywać, to polecam, może być. Nic się tam strasznego nie działo. Przygotowuję ten trening pod daną osobę, także każdy da radę. O. Co dalej? Piątkowy trening klaty. No, był raczej skierowany pod akcesoria, tak jak widzieliście. Odczuwalne było to, że było to bieganie u Szulego i od razu te mięśnie troszkę miały inną specyfikę pracy. Trzeba je z powrotem przestawić na wyciskanie. Co dalej? Dzisiaj zamieszczę ten filmik. Także dzisiaj sobota, to już powinno być to na necie. I spodziewajcie się za tydzień, na weekend, kolejnego filmiku podsumowującego dany tydzień treningowy. Zapraszam do oglądania.